Cześć! Dzisiaj gościem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła jest ksiądz Arkadiusz Paśnik. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nie trzeba księdza przedstawiać, ale powiem o tych trzech drogach. Kapłan, zresztą widać. Druga to psychoterapeuta, terapeuta, ale też i superwizjor już teraz. Osoba, która pracuje, pomaga innym, tym, którzy pracują pomocą z innymi. A także pisarz. Trzy drogi. Zgadza się? No jak tak pani mówi, to chyba tak. To się zgadza. Przejdźmy na ty, Ewa. Jestem ksiądz Arek. Bardzo się cieszę, ja będę dalej mówić ksiądz, bo jednak to wymaga pewnie jakiś taki savoir vivre, ale proszę mi mówić Ewa. Postaram się. Pierwsze imię, pierwszej kobiety, więc łatwo zapamiętać. No właśnie, trzy drogi Pan Bóg wyznaczył dla księdza. Jak do tych dróg ksiądz dochodził? Która się pojawiła jako pierwsza? No pierwsza pojawiła się droga rozpoznania powołania do kapłaństwa i to stało się w bardzo dziwnych okolicznościach w szpitalu, kiedy pracowałem jako salowy. Mhm. Byłem salowym w szpitalu na oddziale dla dzieci chorych na białaczka. Mhm. Miałem 18 lat, chciałem coś zrobić twórczego ze swoim życiem i szukałem jakiegoś zajęcia twórczego i poczułem, że służba drugiemu człowiekowi rodzi we mnie coś, taką satysfakcję. Ale to jest odważne dla młodego człowieka, bo oddział, gdzie dzieci mierzą się z chemioterapią, bardzo ciężkim, trudnym leczeniem i młody człowiek, który się tam pojawia, który ma w sobie tyle życia, to co zobaczył, z czym się zmierzył? Na szóstą dobę pracy umarło mi na rękach dziecko. Ojej. Poszedłem do tej sali bardzo cierpiące, wziąłem na ręce i tak widziałem, że było lżej temu dziecku. Kołysałem, tam dałem pić i przyszła pielęgniarka i zobaczyła i mówi, że dziecko umarło. I właśnie wtedy ogarnął mnie taki gniew na Boga wielki, że po co ci cierpienie tych dzieci, po co ci to wszystko, po co takie, to już lepiej mnie byś zabrał, już trochę pożyłem, nie rozumiem cię. Mm-hmm. Ale z tego buntu, kiedy trzymałem to dziecko, ta pielęgniarka poszła po lekarza, kiedy wiedziałem, co zrobić, jak się zachować, czy może ja coś zepsułem, no nie wiem, to było przerażające uczucie. Ale w pewnym momencie tak patrzyłem na to dziecko, miało taki pokój na twarzy, i sobie, to dziwnie zabrzmi, ale spłynęło na mnie takie uczucie, że nie można uratować ciała. Spróbuj ratować dusze ludzkie. Boże, aż mam ciarki. I tam po raz pierwszy się we mnie zrodziło takie powołanie, że może bym został księdzem, bo ja też tam poszedłem do tego szpitala, żeby odnaleźć swoją drogę. I w trakcie, kiedy już tam byłem, to jakby poczułem i też przy asystencji innych ludzi, mm-hmm. że może bym został lekarzem. Mm-hmm. I już później takie miałem pragnienia. Ale tam to doświadczenie było tak mocne, że zechciałem... Że został ksiądz. Poszedłem do szkoły wieczorowej, bo niestety mm-hmm. miałem różne perturbacje i wieczorowo musiałem zrobić maturę. Mm-hmm. I jednocześnie pracowałem przez kilka lat w szpitalu. No i po zdanej maturze poszedłem do seminarium, poszedłem jeszcze do pani profesor i mówię, pani profesor, pani mnie tu szykuje na te studia medyczne, ale ja mam inny pomysł na siebie. I ona mówi, ja wszystko rozumiem, szanuję, jeżeli chcesz, to możesz się podzielić, i powiedziałem. I mówi, ja to szanuję, chociaż mam inne poglądy może, ale szanuję, zrób tak, jak mówi ci serce. I został ksiądz lekarzem dusz. Daj Boże, żeby tak było. To wielkie słowa, ale staram się być, to też źle zabrzmi, złodziejem cierpienia. Mm-hmm. Może to źle brzmi, ale wtedy w szpitalu poczułem, że można kraść chwilę cierpieniu. Mm-hmm. Kiedy bawiłem się z tymi dziećmi, kiedy im pomagałem w różnych rzeczach, kiedy wyszedłem z nimi gdzieś na jakiś spacer,
kiedy w szpitalu no, były takie możliwości, kiedy była nauka, bo te dzieci miesiącami nie opuszczały szpitala. I wtedy widziałem uśmiech na ich twarzach i takie gdzieś miałem pragnienie stać się złodziejem cierpienia. I to się kierowanie udało, w stronę. Tak, ciągle mi to towarzyszy. W stronę życia, w stronę szczęścia, radości, tak. Dobrych też emocji. I jeszcze takie dopowiem rzecz, chociaż to tak nostalgicznie może zabrzmi, ale kiedy te dzieci już były w takim stanie, no już można powiedzieć, agonalnym, to zawsze jej prosiłem, mówię, że jak już pójdziesz do domu, dom rozumiałem przez duże D, a oni rozumieli to jak swój dom rodzinny, do którego wrócą, tak jak już będziesz w domu, to pamiętaj o mnie w modlitwie. I muszę powiedzieć, że ciągle czuję obecność tych dzieci i ich modlitwę w swoim życiu. Może stąd nawet ta chyba siła. Nie mają do mnie żalu, że ich okłamałem w jakiś sposób, bo no nie mogłem im powiedzieć, że odchodzą, prawda? Ale mogłem im powiedzieć, że idą do domu, do innego świata. Wiele tam doświadczyłem, wiele tam zrozumiałem. Spotkałem tam wyjątkowych ludzi i to jest bardzo ważne dla młodego pokolenia, żeby znaleźć się w przestrzeni, która nam pomoże troszkę rozeznać. Tak trzęśnie, potelepie ta, nami. Ale też, która my będziemy się patrzeć i ona nam pomoże rozeznać. Bo rozeznać. Taka pani Basia, która była nauczycielem, która oddała życie tym dzieciom i kiedy wchodziła na oddział, to powstawał szum, te dzieci biegły do niej i tak poczułem, że chciałbym nie tyle, żeby do mnie biegły te dzieci, tylko żeby no, dawać nadzieję, tak jak ona ją tam dawała. Nie robiąc nic nadzwyczajnego, będąc nauczycielem, prawda, która uczyła, wprowadzała jakieś świeże powietrze w tę przestrzeń szpitalną. I tak się wyznaczyła jedna ze ścieżek kapłańskich, ale jeszcze druga jest. No. Od tak się nie zostaje pisarzem, a jak ta droga się zrodziła, jak ona się zaczęła? Tak, ja nigdy bym, to też nie jest jakaś kokieteria, nigdy nie uznałbym siebie za pisarza, natomiast... No tyle książek zobowiązuje do tego. Się tłumaczę z tego. Mianowicie moja babcia przeżyła straszną historię, bo była zesłana na Sybir, później do Kazachstanu. Tam spędziła wiele lat, 6 lat, Sybir, Kazachstan, perturbacje, głód, cierpienie, poniewierka. I kiedyś na którymś ze spotkań rodzinnych, widząc swoje dzieci, swoje wnuki, zaczęła o tym opowiadać, tak jakby no, szukając powiernika tej historii. I widziałem, że to nie był czas ani miejsce na to, żeby tu przenoszą jedzenie, coś się dzieje, ludzie chcą się spotkać. I tak się zrodziło w moim sercu takie pragnienie, że może warto tam pojechać, posłuchać tego, co ta babcia ma do powiedzenia. I w ten sposób stałem się powiernikiem tej historii. Babcia zaczęła mi to opowiadać, odsłoniła przede mną kilka tajemnic, o których nawet swoim dzieciom nie powiedziała. Tajemnic rodzinnych. Tak, jak to było, co tam się wydarzyło w tym Kazachstanie, co wydarzyło się na Sybirze. I mówię, babciu, może byś to zaczęła spisywać, bo ja się gubię w tych opowieściach. I powstało 6 zeszytów, takich zdjęć jakby tego, co jej się przypominało. No i zobaczyłem, że mam przed sobą dokument historyczny i że jeżeli nie ja, no to tak nie widziałem na tamten moment kogoś, kto chciałby to podjąć. No i tak powstała obietnica, pierwsza książka, tam są 2 obietnice. Które babcia przede mną odsłoniła. Tak, żeby pokazać. Żeby się nie rozwodzić, to tylko powiem, że pierwsza z tych obietnic polegała na tym, że kiedy babcia wyjeżdżała stamtąd, to złożyła taką pierwszą obietnicę swojemu ojcu, który tam umarł z głodu, że tato, wrócę po ciebie, zabiorę cię do Polski, za którą tak tęskniłeś, której ci tak brakowało, z której cię tak bestialsko wyrwano. Ale już ty nigdy tego nie zrobiła, nigdy tam nie pojechała. I tam na zesłaniu też wyszła za mojego dziadka, dlatego mam też w sobie krew ormiańską, Grigoria Aganisiana, który był też zesłańcem z Erywania. I tam ich na stacji rozłączono, rozdzielono, kiedy okazało się, że można wrócić do Polski. To jego nie puszczono, bo był obywatelem ZSRR. I ta historia, rozumiem, że jest tu
opisana do tego... Tak, ja tylko powiem jedno słowo i wtedy Grisza, mój dziadek, złożył babci obietnicę drugą, że odnajdę cię chociażby na końcu świata. Jedź do Polski, tam jest życie, tam urodzisz dziecko, moją mamę, wychowasz dziecko. Nawet nie wiedział, czy córka, czy syn się urodzi, jak to będzie, ale no tutaj nie ma możliwości, prawda? Więc mnie nie puszczają teraz, ale kiedyś cię znajdę. I ja jadę tym szlakiem po prawie 70 latach. I jadę koleją transsyberyjską, żeby też poczuć to, co tam się działo. Docieram aż prawie do Chin, do chińskiej granicy, bo to jest bardzo niedaleko już. Później stepem jedziemy tam 300 kilometrów. Odnajdujemy te miejsca, ale żeby też nie zdradzać, jadę odnaleźć zmarłych, a odnajduję żyjących. Zatrzymam się, odsyłam do lektury. To piękne, bo wypływa ta misja z takiej potrzeby też łączności z przodkami, z historią, ale tak sobie myślę, że jak się jest księdzem, ma się tyle różnych zadań, to czy kiedy miały powstawać te kolejne książki, pojawia się taka myśl, czy właśnie powinienem teraz pisać, a może być bliżej człowieka, rozmawiać z nim. Jak to wyszło, że powstały te kolejne? I skończę tą myśl, że i dlatego zaczęła się ta przygoda z pisaniem, bo to jest jakby hołd złożony babci. Czyli kolejna trzecia obietnica. Tak. To jest hołd złożony babci, żeby zostawić też jej i potomnym. Babcia bardzo długo cieszyła się tą książką i też miała wiele osób. I tak jakby uruchamia się w sposób naturalny pisanie. I kiedy napisałem obietnicę, to nasz ksiądz arcybiskup zadzwonił do mnie, bo mu sprezentowałem. Jasne. I mówi, słuchaj, przez ciebie mam nieprzespaną noc. Nakazuje ci pisać książkę. O jak? Tak sobie zażartował, ale ja mówię, że no, żeby pisać książki, to trzeba mieć temat, to nie można tak napisać, prawda? To taki był żart, ale też w tym żarcie była jakaś podpowiedź, prawda? I to jeszcze kolejny kierunek. Tak bardzo ważny, kogo uważam za ojca swojego, prawda? Ojca naszej diecezji. Więc tak to się rozpoczęła ta przygoda. Ale każdy też inaczej rozumie pisanie książek, bo ja nie wiem, bo ja nie mam przygotowania literackiego. Ja nie wiem, jak to się robi w sposób taki profesjonalny, ale ja piszę w ten sposób, że ja coś u mnie uruchamia, jedno zdanie, jedno słowo, jedna prośba, jedno zdarzenie. Siadam, piszę i już do tego nie wracam. I to mi zajmuje jakiś tydzień. I ja nie wracam do tego, ponieważ bym to zmieniał nieustannie. I pani właśnie z edycji świętego Pawła, bardzo taka szlachetna osoba, pani Ilona Kisiel, która mówi, proszę księdza, to zabieram, bo ksiądz nigdy nie skończy, nie, tych zmian. I ja przesyłam tekst i potem ktoś mnie pyta, a ja mówię, ja nie pamiętam, co ja tam... Bo to powstało, tak, to powstało z impulsu. Tak, z takiego impulsu. A jest tym też... Jest obróbka tylko później przez no, edycję. Redakcję, tak, zrozumiałe. Jest w tym rzeczywiście taka prostota, to już zresztą też tak zwróciłam uwagę na te tytuły, które są pojedynczymi słowami. Często też tytuły w spisie treści to też są pojedyncze słowa. Takie uporządkowanie pewnych właśnie myśli, haseł. Wręcz można powiedzieć, taka encyklopedia się układa różnych haseł, coś się pod tym kryje. Ale myślę też o tym, to mi się nasunęło, że postawa księdza jest taka, żeby, tak jak teraz często się zmagamy z takim perfekcjonizmem, z takim też, że mam wykonać jakieś zadanie z jakąś taką prokrastynacją, bo tu nie wiadomo, co muszę umieć, potrafić, zrobić. Jakiś taki lęk się zaraz w nas rodzi, że żeby właśnie napisać książkę, a pewnie wiele osób ma taką potrzebę i myśl, to dla mnie jest to taki wzorzec, ksiądz, właśnie pod tym względem wzorcem, że po prostu trzeba to z siebie przełożyć, że trzeba to napisać i dzielić się. Jakieś takie zaufanie do tego jest w księdzu. Tak, ja po prostu się nie napinam. Ja szukam oczywiście czasami w sobie jakiejś treści takiej, że chciałbym coś napisać, ale jak nie mam no właśnie tej treści, no to odpuszczam, bo no szkoda lasu, nie? I jeżeli przychodzi jakaś treść taka naprawdę wartościowa, no to pochylam się, prawda, nad tym i siadam, piszę to.
czasami jakby układam sobie jakiś plan, ale on jest bardziej w głowie niż po prostu poddaję się temu. Mhm. Czasami bywa tak, że podchodzę do ambony, przygotowuję się wcześniej i nie wiem, co powiem. I zaczynam mówić i w ogóle mówię coś innego, co chciałem powiedzieć. Bo jakby ci ludzie, ich oczy, ta aura cała powoduje, że jakby jest takie zapotrzebowanie. W kontekście Ewangelii oczywiście z dnia. Tak samo tutaj, że siadam i tak i zupełnie coś innego wychodzi, prawda? Ale coś takiego, no tak mi się wydaje, spójnego, coś co płynie sobie... Ale zawsze mi towarzyszy chęć wsparcia człowieka. To mi... I dlatego jakby nie napinam się. Kiedyś zaprosił mnie pan Ernest Bryl i po przeczytaniu obietnicy i mówi, słuchaj, nikogo nie słuchaj, tylko pisz, nie? Żeby nie, pisać to, co, bo ktoś ci powie, a to tak. I uwolnić się od tego czytelnika w sensie takim, że a, to niezrozumiałe, to ja nie wiem, to innego bym użył, innej przenośni, ja się nad tym nie zastanawiam. A to jest piękne, bo ja miałam tę przyjemność, że kończyłam filologię polską i tam nas uczą, co ma na myśli nadawca, co chce przekazać odbiorcy, kod i tak dalej. Ale właśnie, tutaj padło takie ważne jedno słowo, intencja. Intencja, z którą właśnie podchodzimy do każdego zadania. Jak mamy dobrą intencję, to nieważne przecież nawet jakich słów użyjemy, to druga osoba to czuje. Ta intencja jest takim kluczowym... Tak, ale na pewno trzeba też... wiadomo, że nie jest nieważny... kontekst. Znaczy też nieważny jest... Każdy ma swój styl budowania zdań, prawda? I czy jakby przekazywania treści, ubierania w słowa rzeczy bardzo trudnych, głębokich, duchowych. No takim człowiekiem był, nie wiem, ksiądz Twardowski, nie wiem, pani Szymborska. No, i wielu. Tak, i wielu ludzi. Agnieszka Osiecka, no jestem po prostu urzeczony. A tutaj prawda? Mamy świątynię, można powiedzieć, właśnie tak. Różnych dzieł, tak, arcydzieł. Agnieszka właśnie kiedyś powiedziała taką rzecz, że każdy ma swoją ojczyznę. I mówi, śmiejcie się, chcecie to się śmiejcie, nie chcecie to się nie śmiejcie. Moją ojczyzną jest gramatyka polska. Mówi, te przyimki, zaimki, te przysłówki, tym wszystkim można kręcić i to wszystko stworzyć z tego. Mówi, ja to kocham. A ktoś inny powie, Boże, gramatyka. Ja też muszę powiedzieć, że jestem bardzo słaby z gramatyki, z ortografii. Oczywiście no, na takim poziomie księżowskim, akademickim, w jakiś sposób to rozumiem, ale nie na tak jak poloniści na przykład to wszystko rozumieją. Ja bardziej... Słyszę, że źle napisałem, prawda? I muszę to poprawić, albo słyszę, że nie. Ale to, co jest dla mnie właśnie najpiękniejsze, myślę, że też dla osób, które teraz nas słuchają, to żeby iść za tym, żeby działać, żeby tworzyć, żeby nie bać się tego, tej krytyki, tego, co kto powie i tak dalej, jak nas oceni. Ten strach, ten lęk często bierze górę. Wolno od tego to jest fantastyczne. Nie biorę tego w ogóle pod uwagę, chociaż przyświeca mi to takie pragnienie pomocy człowiekowi. Pomocy człowiekowi. I to jest jeszcze jeden, bo tak sobie zaplanowałam w tej rozmowie trzy ważne te drogi. Kapłańska, już powiedzieliśmy, ta pisarska, ale ta trzecia, pomocy drugiemu człowiekowi jako terapeuta. Jak ta droga się zaczęła? No właśnie, kiedy zostałem kapelanem w takim ośrodku dla osób starszych, wtedy miałem też dużo czasu na to, żeby jeszcze coś zrobić w swoim życiu, się rozwinąć. I tam w tym ośrodku no, pozwoliły mi siostry, bardzo otwarte siostry, tutaj wielki hołd w stronę sióstr Felicjanek. Pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I one pozwoliły mi na zorganizowanie takiego... No, ala jakby ośrodka terapeutycznego, bo było dużo ludzi uzależnionych, to było w Lubartowie i młodych ludzi, którzy przychodzili. No i ja im starałem się pomagać, ale zobaczyłem, że ja nie mam narzędzi za bardzo. Profesjonalnych, żeby komuś... Serce. Ale serce to jest podstawa, baza, ale musi być jeszcze wiedza. I wtedy okazało się, ksiądz arcybiskup jeszcze był wtedy Życiński, że była taka możliwość, był bardzo otwarty, żeby studiować na przykład psychoterapię albo profilaktykę, terapię uzależnień. No i to mi było bardzo bliskie i powiedziałam, bardzo proszę. No i podjęłam takie studia i muszę powiedzieć, że ta fuzja wiedzy teologicznej i psychologicznej daje ogromne narzędzie, powoduje, że możemy w sposób szczególny służyć też drugiemu człowiekowi, znając
właśnie te wszystkie mechanizmy, które towarzyszą człowiekowi, ale znając też mając tą wiedzę teologiczną, bo też taka antropologia, taka nauka o człowieku, jaka teologia, jaka nauka o Bogu, prawda? I jeżeli ta teologia, ta nauka o Bogu jest jakaś wadliwa, to też może być tak, że wadliwe będzie pojęcie człowieka jako osoby. I tutaj też odsyłam do ciągle ich przywołuję, ale takie mam trzy postacie, to Wiktor Frank, Antoni Kępiński i ksiądz Grzywocz Krzysztof. To są dla mnie tacy guru, jeżeli chodzi o tę psychoterapię, którzy też w sposób, którzy są wyczuleni na godność osoby ludzkiej, prawda? I mają dobrą bazę, dobry fundament, że oni dobrze tą psychoterapię osadzili, nie? Że ona ma swoje głębokie fundamenty takie personalistyczne. Nie? Ile ksiądz pracował jako psychoterapeuta? Znaczy ja pracuję tak już od 25 lat, tak, prawda? No, od początku niemalże kapłaństwa. Mam prawie 30 lat kapłaństwa i od początku służąc, ale także później no, już w taki sposób no, powiedzmy bardziej profesjonalny. A dzisiaj? I muszę powiedzieć, a dzisiaj jestem superwizorem właśnie takiej grupy psychoterapeutów i sam też przyjmuję ludzi, ale już takich, którzy naprawdę, no nie mam już serca odesłać gdzie indziej, bo też w pewnym momencie zobaczyłem, że nie ogarnę tego i pojawiła się taka możliwość, żeby powołać takie stowarzyszenie 12 kroków mamy przy parafii i ono zrzesza kilkunastu terapeutów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, którzy także mnie wspierają, ale także no, prowadzą profesjonalną terapię tam. I czasami przyjmuję, gdy po prostu, nie wiem, odejdzie dziecko i rodzice nie mogą sobie w trudnych jakichś takich okolicznościach, czy, szczególnie. Przeżyć tej żałoby, czy no, młodzież, która no, jest po próbach samobójczych. A na ile te różne historie pojawiają się w tych różnych też książkach? Chciałbym powiedzieć, że 100%, ale to, co tam... Ja no właśnie też jestem trochę kradnę te historie, ale za zgodą tych ludzi, prawda, że no cóż ja mam do powiedzenia. Taką jakby syntezą jest książka Życie, bo ktoś powiedział, trzeba napisać o życiu, pomóż ludziom żyć. No tak, ja mówię, no ale jak to zrobić? I długo się za tym zastanawiałem. I przez lata swojego życia spotykałem ludzi, którzy opowiadali mi, albo byłem świadkiem jakichś takich bardzo poruszających historii z życia wziętych. I ja sobie to notowałem w głowie, na kartce, gdzieś tam różne myśli i zebrałem tych takich krótkich opowiadań na pół strony, może setkę, może więcej. I myślę, to będzie dobry pomysł, żeby te historie króciutkie opowiedzieć, żeby pokazać, jakie jest życie. Bo ja widzę płasko życie. Ja nie namaluję twarzy życia, tylko swoją historią. Ja muszę zaczerpnąć, muszę to zobiektywizować, żeby to było wielu ludzi. I tam jest ponad 100 historii, które wpisują się w takie jakby puzzle, które układają jakby twarz życia. No takie jest życie. No, możemy się z tym godzić, nie możemy zgadzać się, no, nie zgadzać, ale takie ono jest. Książki zatem są pewną też próbą dotarcia do osób, które też doświadczają różnych problemów, różnych emocjonalnych, różnych traum. I jest to w pewien sposób, można powiedzieć, taka też misja, którą ksiądz wypełnia, właśnie ta kapłańska, poprzez pisanie. Zapewne tak, natomiast też tego tak nie traktuję, ale myślę, że to też jest pewna, tak to do mnie kiedyś dotarło, jakaś nowa forma ambony, że ktoś kiedyś mi przesyła zdjęcie, leci w samolocie gdzieś tam i ktoś czyta znamie w samolocie, nie? Ja sobie tutaj siedzę, odpoczywam, a ktoś czyta znamie, nie? To jest bardzo ciekawe. O, jakie dzieciaki. Świetnie, że są. Właśnie. Przyszli czytelnicy. Bardzo, bardzo to jest piękne, że te trzy drogi się łączą. Czy jakaś czwarta gdzieś tam się pojawia? Coś czuje ksiądz teraz, jakieś kolejne wezwania? No nie wiem, czy
czy ja, żeby też nie przedobrzyć, prawda, żeby nie pójść za... Myślę, że wszystko dzieje się w sposób naturalny. I tak powinniśmy też przyjmować. Nie wyprzedzam tego, tak. Natomiast pojawiają się różne rzeczy, które też niesie wiek, życie. I życie uczy mnie, że trzeba być pokornym, żeby też nie... Czasami ktoś pyta, co nowego? Ja mówię, słuchaj się, stary nie mogę znaleźć. A co nowego, prawda? Natomiast myślę, że to w zupełności wystarczy, ale jestem oczywiście otwarty. Jeżeli coś przyjdzie do mnie i to rozeznam, to na pewno to podniosę. Naturalnie, bez... Natomiast jestem, jeżeli pamiętam taką pewną piosenkarkę bardzo znaną, nie będę może mówił jej imienia, i to mnie bardzo poruszyło. Kiedyś ją zapytano, taka no, znana w ogóle tutaj ten... Jakby pani miała jednym zdaniem siebie określić, kim pani jest, i ona bez zająknięcia powiedziała, jestem matką. A ja muszę powiedzieć, gdyby ktoś mnie tak zapytał, jestem księdzem. To jest moja misja i wszystko tożsamość. Inne jest w służbie temu. Wszystko inne jest w służbie temu. I na to spotkanie z księdzem można się umówić, sięgając do książek. Do książek można się umówić na takie właśnie spotkanie psychoterapeutyczne, żeby spotkać się z Panem Bogiem, troszeczkę uleczyć też swoją duszę, bo takim lekarzem, to ja tutaj tak dopowiem, z pewnością ksiądz jest. I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję Pani i Państwu. Dziękujemy.